Cześć widzowie! Dzisiaj mam dla was film o Spiterze z Uniwersum Aliena. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ogólnie Plujek, znany również jako Ranger, jest to ksenomorf pochodzący z kasty wyspecjalizowanej do plucia sporą ilością kwasu na wrogów z dużej odległości. Pierwszą nam znaną ofiarą Spitera był jeden członek kolonialnych Marines, a dokładnie szeregowy USCM, który został zabity przez plucie kwasem. A teraz trochę o wyglądzie Spitera. Spiter posiada grzebień podobny do tych u pretorianów, królowej czy króla, ale jego grzebień jest mniejszy i gładszy. Jego grzebień jest również usiany kilkoma workami, które są najpewniej używane do przechowywania kwasu, a same worki przypominają nieco żółto-zielone krosty po obu stronach czaszki. Te worki są najwyraźniej mocno podatne na obrażenia, więc najszybsze zabicie Spitera to zniszczenie ich worków. Spiter więc za to, że ma umiejętność ataku dystansowego, jest też dużo bardziej wrażliwy. Jednakże na bliski dystans również ma asa w rękawie, w postaci ogona z czymś jakby toporem na końcu. Jak powstał Spiter, najlepiej można wytłumaczyć przez to, że młode ksenomorfy zabierają 25% DNA żywiciela i niektóre jego cechy. Więc najpewniej Facehugger upolował jakieś zwierzę, które pluje kwasem. Ciało Spitera ma dużo bardziej niebieski odcień niż zwykłe ksenomorfy oraz Spiter w przeciwieństwie do innych ksenomorfów ma również duże pazury na łapach oraz coś podobnego do dodatkowego żebra. Spitery przede wszystkim zachowują dystans w walce, rzucając kwasem w cele z daleka i są szczególnie niebezpieczne, gdy działają w koordynacji z innymi osobnikami i typami ksenomorfów, które są skuteczne w zwarciu. Posiadają również umiejętność skakania, która pozwala szybko przemieszczać się podczas bitwy. Najwyraźniej Spitery wolą unikać walki na bliskim dystansie, ponieważ często widać, że odskakują jak zbliży się wróg, więc najpewniej takie zachowanie wynika z podatnych na obrażenia worków z kwasem. Na temat tego typu ksenomorfów również nie ma za dużo informacji, a więc to koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Ja zachęcam do zostania patronem i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!